trwa czwarta edycja budżetu obywatelskiego gminy Jelcz-Laskowice. Burmistrz Bogdan Szczęśniak wraz z Radą Miejską przeznaczył na niego aż 750 tysięcy złotych. Te 750 tysięcy złotych przeznaczone na edycję w 2021 roku zostało podzielone na dwie pule. Jedna dotyczy obszarów miasta Jelcza-Laskowic i mówimy tu o kwocie 500 000 złotych. Natomiast 250 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na obszary wiejskie. Można było zgłaszać na obszarach miasta projekty do wartości 250 tysięcy złotych, a na obszarach wiejskich do 125 tysięcy złotych. Zaskutkowało to tym, że rzeczywiście ten oddźwięk społeczeństwa był bardzo duży, jeśli chodzi o te projekty, bo zostało zgłoszonych aż 20, z czego pozytywnie 17 projektów przeszło ocenę formalną i merytoryczną. 7 projektów dotyczy terenów miasta, a 10 obszarów wiejskich. Obecnie trwa prezentacja zgłoszonych pomysłów na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie głosowanie mieszkańców. Od 29 listopada do 17 grudnia rozpocznie się głosowanie już nad tymi zadaniami. Każdy z mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice będzie mógł oddać jeden głos na jedno z tych 17 zadań. Głosowanie może się odbyć w formie bezpiecznej, elektronicznej, logując się na naszej stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski lub też tradycyjnie przesyłając albo listownie kartę do głosowania do Urzędu Miejskiego, bądź też składając kartę wypełnioną, podpisaną do urny, do tego specjalnie przygotowanej. Ja ze swojej strony zachęcam Państwa do uczestniczenia w tej bezpośredniej demokracji, jakim jest budżet obywatelski miasta i gminy Jelcz-Laskowice i oddania głosu, jednego głosu na najbardziej według Państwa ciekawy projekt zgłoszony w ramach tej edycji. Zagłosować może każda osoba dorosła, zameldowana lub posiadająca prawa wyborcze w gminie Jelcz-Laskowice. Zachęcamy do zapoznania się z projektami i oddania głosu. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy z nas ma swój wkład w rozwój miasta i gminy.